Debata jedynki. Witam serdecznie, a dziś w debacie jedynki porozmawiamy na temat, który dotyczy wszystkich słuchaczy, bo wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg, czy to jako kierowcy, czy jako piesi. Bezpieczeństwo i inwestycje, te dwa hasła, które muszą się pojawić w dyskusji o drogach, tym bardziej, że są one ze sobą mocno powiązane. Żeby było bezpieczniej, trzeba inwestować w poprawę dróg, chodników, w lepsze oznakowanie i oświetlenie. To inwestycje przez małe i, ale powiemy również o tych pisanych wielką literą, czyli budowie nowych autostrad. A moimi gośćmi są dziś pan Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. I pan Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Panowie, na dobry początek naszej rozmowy dobre informacje. Według wstępnych danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2017 roku na drogach krajowych i szybkiego ruchu liczba wypadków spadła o blisko 38% w porównaniu z rokiem 2016. Co za tym idzie, spadła również liczba zabitych o blisko 43% i rannych o 35,5%. No te dane aż proszą się o analizę. Co panów zdaniem mogło wpłynąć na ten spadek? Minister Adamczyk. Ja myślę, że jest kilka składowych. Przede wszystkim zachowania na drodze. I to jest ta ciężka praca. Ciężka praca także i dziennikarzy, i nie mówię tego dlatego, że jestem akurat tutaj dzisiaj w studio. My dużo mówimy o bezpieczeństwie na drogach. Tak. Debata, dyskusja na temat bezpieczeństwa na drogach przyczynia się do zwiększenia tegoż bezpieczeństwa. To jest poza wszelką dyskusją. W każdej przestrzeni debaty publicznej, dyskusja o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego, o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa polskich dróg, przebudowy ich infrastruktury. Ta debata przynosi efekty. I inwestowanie, inwestycje na wprost. Ja tutaj niedawno miałem okazję, będąc gościem pana redaktora, będąc gościem naszych słuchaczy radiowej jedynki, miałem okazję mówić o inwestycjach w likwidację miejsc niebezpiecznych. Tych miejsc niebezpiecznych na drogach krajowych, które cieszą się złą sławą. Cieszą się, to złe powiedzenie, które znane są ze złej, z szczególnego niebezpieczeństwa, kiedy mijamy te miejsca, kiedy się tam znajdujemy. I tam likwidujemy te wszystkie powody, dla których dochodzi do chociażby do wypadków z udziałem pieszych, czyli separujemy ruch pieszych od ruchu samochodowego. Bezpieczne przejścia, kładki dla pieszych, one też są niezbędne tam, gdzie dochodzi oświetlone do przejścia. Oświetlone przejścia dla pieszych, wyseparowane przejścia dla pieszych. Wiele innych zadań, bezpieczne pobocze, niekoniecznie chodnik, ale chodniki również, ale bezpieczne pobocze, które to wysiłki wpływają bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I kiedyś powiedziałem, bezpieczeństwo kosztuje. Tak, bezpieczeństwo kosztuje, ale naszym obowiązkiem, obowiązkiem państwa jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Bo powtórzę słowa, które też tutaj powiedziałem w studio radiowej jedynki. Zbadano, że oto wypadki, które kończą się śmiercią, które kończą się tą największą tragedią, one również są stratą dla gospodarki narodowej. W ciągu jednego roku skutkiem wypadku śmiertelnym gospodarka narodowa traci ponad 40 miliardów złotych. I bacząc na wszystko to, co jest związane ze skutkami tego wypadku śmiertelnego, tragedia rodziny, tragedia wszystkich najbliższych, tragedia tego, który już niestety nie wróci do domu, to jest społeczne jeszcze skutki dla społeczne rodzin. Skutki dla rodzin, to są jeszcze te skutki dla gospodarki. Dlatego warto
inwestować, żeby przede wszystkim doprowadzić do poziomu zero, czyli zero wypadków śmiertelnych. Taki zresztą poziom Unia Europejska wyznaczyła na 2050 rok. Chcielibyśmy to zrobić wcześniej. Wiem, że ktoś teraz powie, utopista, to nie jest realne. To nie jest realne, panie ale ministrze. Musimy robić ja wszystko, powiem. Żeby to było, panie redaktorze, musimy robić, szanowni państwo, musimy robić wszystko, żeby tych wypadków śmiertelnych było dużo, dużo mniej. I cieszymy się bardzo z tego wyniku, który pan przytoczył, panie redaktorze, to jest przekroczenie tej magicznej kwoty, zejście poniżej 3000 wypadków zabitych na skutek wypadków śmiertelnych. To jest właśnie efekt inwestowania w drogi ekspresowe, w autostrady, ale także w te przejścia dla pieszych, także w tą małą infrastrukturę. To także efekt szkoleń, to także efekt debaty, to o także tym powiemy, efekt dyskusji. Panie ministrze. Ale tak, skoro spadła liczba wypadków, to można wnioskować, że mniejsza była też liczba przypadków łamania przepisów. No i pytanie do ministra Gajadura, czy potwierdzają to na przykład dane z fotoradarów, czy w 2017 roku mniej było zdjęć niż rok wcześniej? W dalszym ciągu niestety rejestrujemy sporo zdjęć, choć ta liczba rzeczywiście spada. Kierowcy w miejscach, w których stoją fotoradary, zdejmują nogę z gazu. Te fotoradary, zaznaczam, stoją w miejscach niebezpiecznych. Tam, gdzie dochodzi do wypadków, tam, gdzie ginęli ludzie. To są specjalnie sprawdzone miejsca. W oparciu o dane policyjne, tam zostały postawione fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego. To są fotoradary stacjonarne, to są odcinkowe pomiary prędkości. Ile mamy fotoradarów w Polsce? Pamięta pan? Jeżeli chodzi o fotoradary stacjonarne, jest ich ponad 400. Są do tego jeszcze odcinkowe pomiary prędkości 29, 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. I tak jak powiedziałem, to są miejsca niebezpieczne. Mam takie statystyki też. Największe przekroczenie prędkości w jednej z miejscowości, w miejscowości Kamieńsk, kierowca przy dopuszczalnej prędkości 70 km na godzinę jechał z prędkością 198 km na godzinę, czyli przekroczył dopuszczalną prędkość o 128 km na godzinę. A znamy ciąg dalszy tej historii? Wiemy dlaczego? Zagapił się? Panie redaktorze, no niestety kierowcy często z premedytacją przekraczają tą prędkość. Każdy z fotoradarów stacjonarnych jest oznakowany, więc kierowca zbliżając się wie, że w danym miejscu stoi fotoradar. Co jest jeszcze ważne? My o te fotoradary, o postawienie nowych fotoradarów jesteśmy proszeni przez samych mieszkańców, lokalne społeczności, władze samorządowe. Do nas wpłynęło już ponad 1900 wniosków o postawienie w danym miejscu fotoradaru. To są często małe miejscowości, przez które przejeżdżają ludzie tranzytem. I dla takiego kierowcy, który pokonuje 500 km, to jest jedna z miejscowości, to jest punkt na mapie. A dla osób, które tam mieszkają, które tam żyją, przechodzą codziennie, dzieci przeprowadzają na drugą stronę ulicy do szkoły, idą do sklepu. To jest miejsce ich życia. Chcą żyć tam bezpiecznie. To prawda, panie ministrze. To jest ważne, przepraszam, wtrącę się tutaj. To jest ważne, o czym mówi pan minister Gajadur. Dzisiaj lokalne społeczności, dzisiaj samorządy, dzisiaj grupy mieszkańców występują o instalację fotoradarów na drogach krajowych. Niemniej jednak musimy pamiętać, fotoradar przede wszystkim zainstalowany tam, gdzie miejsce jest niebezpieczne, gdzie policja potwierdza, że dochodzi do wypadków. Fotoradary nie mogą być instytucją, która wyrywa pieniądze z kieszeni ale kierowców. Ale tak są traktowane przez niektórych. Jestem przekonany, że część kierowców, którzy teraz nas słuchają, mówią sobie tak, fotoradary to jest skarbonka, to jest narzędzie do zarabiania pieniędzy. Nie, to nie tak. Przez samorządy na przykład. To tak nie jest, panie redaktorze. Dzisiaj samorządy już nie czerpią korzyści z fotoradarów. Ustawa, którą przyjęto, bo jak dobrze pamiętam, przed czterema laty spowodowała, że samorządy nie są zarządzającymi, nie mogą zarządzać fotoradarami. Dzisiaj fotoradary to Inspekcja Transportu Drogowego. I dzisiaj fotoradary stoją tam, gdzie faktycznie występują zjawiska niebezpieczne na drogach. Bo to jest cel instalacji fotoradarów. Jeszcze raz powtarzam. Tam, gdzie możemy uchronić jedno życie,
Tam, gdzie, gdzie występują sytuacje niebezpieczne na polskich drogach, jeżeli to jedno życie uratujemy, to naprawdę warto. A to nie jest tak, że te fotoradary zarabiają olbrzymie pieniądze. Oczywiście, ale zarabiały jeszcze przed kilkoma laty, kiedy samorządy często wykorzystywały te fotoradary jako sposób na generowanie części swoich dochodów dwie części dochodów do budżetu. Do budżetu gminnego, tak. Ale pytanie może być takie, czy wszystkie te fotoradary rzeczywiście są ustawione w tych miejscach najbardziej niebezpiecznych? Każdy królem, był poprzedzoną analizą, tak. Królem fotoradarów, nie wiem, czy panowie, pan minister na pewno wie, Gajadur, królem fotoradarów jest urządzenie w Nowym Miasteczku w województwie lubuskim. Zarejestrowało 25 259 przekroczeń prędkości. To pytanie pierwsze, czy jest tam jakaś tabliczka okolicznościowa w związku z tym, ale pytanie drugie, skąd ten wynik? Skoro drugi na liście rekordzistów ma dwa razy mniej zdjęć zrobionych, dwa razy mniej przekroczeń. No i pytanie, czy to nie jest sygnał, że ten fotoradar stoi jednak w takim miejscu, że jest albo źle oznakowany, mówiąc krótko, albo w zupełnie nieuzasadnionym miejscu, tak, dla kierowców, bo jeżeli jadą, nawigacja pokazuje 90 km, a fotoradar jest ustawiony na 40 km na godzinę, no to tu może być ten wynik. Panie redaktorze, to akurat ten przypadek warto przeanalizować i każdy z tej wysokiej kwoty ilości sfotografowanych czy wykazanych przekroczeń. To też wpływa na zaufanie do tego sposobu. Przede wszystkim tak. Bezpieczeństwa. Tak. Od dawna twierdziłem, będąc jeszcze posłem opozycji, dzisiaj, kiedy jestem ministrem, dzisiaj w dyskusjach, w rozmowach między innymi z panem ministrem Gajadurem, czy z moimi współpracownikami odpowiedzialnymi, wiceministrami odpowiedzialnymi za kwestie transportu drogowego. Otóż te urządzenia rejestrujące przekroczenie prędkości, one muszą w efekcie spowodować, że kierowca zdejmuje nogę z gazu, więc kierowca nie może być zaskakiwany tym, że oto jest to urządzenie pomiarowe zwane pospolicie fotoradarem. To nie może być tak, że to jest pułapka na kierowcę. To kierowca powinien z daleka już dostrzec, już powinien wiedzieć, ostrzeżony właściwym znakiem, i te znaki są już dzisiaj zainstalowane w jezdni, że oto musi zdjąć nogę z gazu, bo nieuchronnie będzie mandat, bo nieuchronnie zostanie zarejestrowane przekroczenie prędkości, którego on się dopuścił. A wówczas, kiedy zdejmie nogę z gazu, to dzieci, które idą akurat do szkoły, czy przechodzą przez właśnie to miejsce niebezpieczne, które w swoisty sposób chroni fotoradar, mogą przeżyć, mówiąc krótko. Mogą przeżyć, mogą czuć się bardziej, ci, którzy piesi, niechronieni użytkownicy ruchu, mogą czuć się bardziej bezpiecznie. I to jest rola tych urządzeń, jeszcze raz powtarzam, nie wyrywanie pieniędzy z portfeli kierowców. Jeszcze jedna rzecz, każde urządzenie ma tolerancję ustawową, to jest plus 10 km wzwyż są rejestrowane wykroczenia, więc tutaj to też zostało zmienione ustawowo. Ja jeszcze bym jedną rzecz chciał podkreślić. My od dwóch prawie lat również zaczęliśmy karać kierowców ciężarówek zza wschodniej granicy. Bo jeżeli mówimy tutaj o kierowcach z Unii Europejskiej, możemy wystawić mandat, wysłać i też ten kierowca mandat powinien opłacić. Natomiast w przypadku tak zwanych krajów trzecich, ci kierowcy tych dużych pojazdów mieli przepisy w nosie. Czyli Ukraina, Rosja. Ukraina, tak, Rosja, tak, Białoruś. Które najczęściej jeżdżą po niejednokrotnie drogach. Pokazywali już różne gesty przed fotoradarem, przyspieszając. My się za to wzięliśmy blisko 2 lata temu i co się okazało? Okazało się, że rekordziści mają nawet po 80 mandatów od bodajże 2012. 80 mandatów? Przekroczeń. 80 przekroczeń prędkości. Mieliby 80 mieliby, mandatów. Tylko my możemy tutaj egzekwować 180 dni wstecz. Rekordzista zapłacił kilkanaście mandatów, więc ta sama prewencja. My wystawiliśmy w ubiegłym roku ponad 1700 mandatów. Nasi inspektorzy, którzy kontrolują ciężarówki, czas pracy, podczas takich rutynowych kontroli podjeżdżają inspektorzy z Sanardu, sprawdzają w systemie, czy dany kierowca nie przekroczył prędkości. Jeżeli przekroczył, płaci mandat. I tutaj chodzi też o prewencję, bo taki kierowca jak raz, drugi, trzeci zapłaci mandat, to kolejny raz nie będzie przekraczał prędkości właśnie w tych miejscach niebezpiecznych. A taki kierowca, który jedzie pojazdem ważącym kilkanaście bądź kilkadziesiąt ton, jest jeszcze większym zagrożeniem na drodze. Bardzo ważne jest to, że kierowcy za wschodniej granicy już wiedzą. Nie ma tej możliwości, albo inaczej, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że za wykroczenie
polegająca na przekroczeniu prędkości. Przyjdzie im zapłacić przy okazji kontroli na drodze, kontroli wszystkich dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem i z przejazdem przez Polskę. Panie ministrze, a pan jako minister infrastruktury, patrząc na te wszystkie tiry, które jeżdżą obładowane po polskich drogach, po tych drogach nowych, które są budowane, które po jakimś czasie mają te kolejny, które też wpływają na osłabienie bezpieczeństwa, nie ma ochoty przerzucić tych tirów na tory? O 15% wzrósł wolumen towarów przewożonych w transporcie intermodalnym, czyli tym transporcie łączonym. Stale wdrażamy, z roku na rok wdrażamy ten system zwany popularnie tiry na tory. Tak, panie redaktorze, to jest poza wszelką dyskusją, że... Bo to też jest waga tych wszystkich samochodów. Tak, prawda? Ale kolejny na drodze to też często jest efekt błędów przy realizacji inwestycji drogowych poprzednio. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj drogi nowo budowane to często 10-letnie gwarancje. Jeżeli jest słaba podbudowa, jeżeli jest źle wykonany nasyp, źle wykonana podbudowa, to i pojawiają się kolejne. Ale to jedno, ale kolejny likwidujemy. To są inwestycje z lat 70., 80., no one podlegały, te drogi budowane w tamtych latach podlegały najczęściej destrukcji, najczęściej były przyczyną wielu wypadków, więc warto pracować nad tym, żeby przenieść część tirów na tory. I warto też pytać o to, czy tiry spełniają wszystkie normy dotyczące obciążenia. Oczywiście Inspekcja Transportu sprawdza to. Tylko w ubiegłym roku zważyliśmy ponad 23 tysiące pojazdów. Nałożyliśmy około 10 tysięcy decyzji administracyjnych. No były to pojazdy przeładowane, czyli my tutaj kontrolujemy, sprawdzamy masę tych pojazdów, czy nie degradują dróg. Bo taki pojazd, pamiętaj, oprócz tego, że mogą powstać kolejne, to również taki pojazd, który jest przeładowany, to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taki pojazd ma chociażby dużo dłuższą drogę hamowania. Nie wiadomo, jak zachowa się podczas omijania przeszkody. Więc tutaj też Inspekcja Transportu Drogowego skutecznie takie pojazdy przeładowane, przeciążone z dróg eliminuje. Też warto podkreślić, że to są nie tylko takie duże ciężarówki kilkunasto, kilkudziesięciotonowe, ale również busy, które powinny ważyć, przywożące towary, powinny ważyć 3,5 tony, a niejednokrotnie ważą 7-8 ton, a nawet rekordziści 11 ton. To są pojazdy, które jeżdżą po całej Europie, zabierają kilka palet i taki kierowca jedzie do Hiszpanii, Holandii, Niemiec i to jest też nieuczciwa konkurencja dla legalnie działających firm transportowych. Ale jeżeli chodzi o obciążenie, albo inaczej, przeładowane samochody ciężarowe, mówił mi jeden z ekspertów, że oto samochód ciężarowy, który nominalnie powinien ważyć, czy maksymalnie powinien ważyć 30 ton, jest przeładowany, często ma wzmocnione to zawieszenie, jest przeładowany i waży 10 ton więcej, to jednorazowy przejazd tego samochodu drogą ma większy wpływ na stan techniczny tej drogi, aniżeli 140 tysięcy samochodów osobowych, które przejedzie tą samą drogą. Czyli te przeładowane pojazdy niszczą drogi. I one są też jednym z powodów, elementów, że drogi ulegają destrukcji, stąd też bardzo ważne działanie. I dobrze, że pan minister Gajadur położył szczególny nacisk na ważeniu pojazdów. To eliminacja z dróg przeładowanych pojazdów i niech nasi słuchacze nie wyobrażają sobie, że to być może jest 30, 200, 500 kilogramów. To często jest 5, to często jest 7, to często jest 8, 10 ton. A w tym przypadku niszczenie drogi postępuje niezmiernie szybko i to też jest ważne, żeby wyeliminować to zagrożenie w ruchu drogowym, zagrożenie wynikające z poruszania się pojazdu, który nominalnie nie jest przystosowany do tak dużych obciążeń. Tych zagrożeń jest wiele, o wszystkich nie damy rady powiedzieć, ale chociaż jeszcze o jednym, o czasie pracy kierowców, bo dobry kierowca to wypoczęty kierowca. Czy tutaj można powiedzieć, że polscy kierowcy, ci, którzy jeżdżą po polskich drogach, są dobrymi kierowcami? No, na pewno są coraz lepszymi, taką mamy nadzieję, natomiast w dalszym ciągu kierowcy
łamią przepisy dotyczące czasu pracy. Nie są to może aż tak rażące naruszenia jak kilka lat temu, ale niestety około 60% naruszeń dotyczy przekraczania norm czasu pracy, czyli zbyt długa jazda bez przerwy, zbyt krótki odpoczynek tygodniowy, dzienny, a to jest niestety też duże niebezpieczeństwo. Przemęczony kierowca jest na drodze równie niebezpieczny, jak kierowca będący pod wpływem alkoholu. I co jest jeszcze niebezpieczne? Tutaj Inspekcja Transportu Drogowego ma w tym zakresie jednych z najlepszych specjalistów w Europie. Wykrywamy niedozwolone urządzenia, które zakłócają pracę tachografu. Krótko mówiąc, na tachografie rejestruje się odpoczynek, a kierowca jest w trasie. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo taki kierowca, który jedzie kilkanaście godzin, my kiedyś zatrzymaliśmy kierowcę bodajże z Białorusi, który bez przerwy, miał chyba kilka minut jedynie przerwy, przejechał z Niemiec pod Białystok, 13,5 godziny prowadził. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to jest niebezpieczeństwo. Kierowca, który prowadzi, kieruje pojazdem ważącym 30 czy 40 ton, może dojść do tragicznego wypadku z udziałem takiej ciężarówki. Kiedy pyta pan o status wynikający z umiejętności polskich kierowców samochodów ciężarowych, to ja podzielę się taką refleksją, którą wyniosłem z dzisiejszego spotkania z panią minister transportu Republiki Francji. Ja nie mam, żeby no, słuchacze tak, nie ale, żeby... Świetnymi jesteśmy wszyscy kierowcami, a już kierowcy panie... teamów są doskonałymi. Mówiłem tutaj, że dobry kierowca równa się wypoczęty panie kierowca. Panie redaktorze, dzisiaj pani minister Francji, proszę, która na moje zaproszenie przyjechała do Polski, z którą rozmawiałem na temat dyrektywy o delegowaniu w transporcie, narzekała na polskich kierowców. Ale dlaczego? Dlaczego mówi, że tych polskich kierowców we Francji jest bardzo dużo samochodów ciężarowych w tym ruchu międzynarodowym, że odbierają pracę francuskim kierowcom, ale ani złego słowa na temat techniki jazdy, na temat jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wynikającego z faktu, że to jest polski kierowca. Nie. Dzisiaj to już jest normą. Polski kierowca to dobry kierowca, to wyszkolony kierowca, który porusza się po drogach Europy. To skoro już, panie ministrze, wywołał pan temat polskich kierowców we Francji, to nie mogę nie zapytać o rozmowy z Francją dotyczące pracowników delegowanych. Tak, prowadzimy bardzo intensywne działania w tym zakresie. Przypomnę dyrektywę o delegowaniu w transporcie. Nie będę rozwijał, mam bardzo mało czasu, ale jej wprowadzenie, przepisów tam proponowanych zagrozi likwidacją wielu firm transportowych, transportu międzynarodowego, polskich firm, nie tylko zresztą polskich, ale także wielu innych krajów. To wiemy. Pytanie, czy udało się porozumieć. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z ministrem transportu Republiki Federalnej Niemiec. Z rozmowy wynikało, że Niemcy rozumieją potrzebę znalezienia kompromisu. Dzisiaj rozmawiałem z panią minister transportu Republiki Francuskiej. Też potwierdza, że trzeba szukać tego kompromisu. Na moją prośbę, aby zdynamizować rozmowy, bo one gdzieś tam utknęły teraz. Szukajmy, na moją prośbę, abyśmy szukali kompromisu i wyjścia z całej sytuacji. No, pani minister odpowiedziała, tak, musimy to zrobić. My, mówię tutaj o polskiej stronie, my nie pozwolimy na to, żeby sprawy zadziały się same, zadziały się na nas i ze szkodą dla polskich firm. Bardzo aktywnie z rządem węgierskim, bardzo aktywnie z rządem Słowacji, Litwy. Bilateralne kontakty tak, są. No, jest grupa kilkunastu państw, zresztą do nich należy również Hiszpania, do nich należy Portugalia, wspierają nas Irlandczycy. Jest grupa kilkunastu państw, która sprzeciwia się tym przepisom. Dlaczego? Bo one będą wywierały negatywny wpływ na możliwości firm transportowych tych właśnie krajów. Także tutaj musimy się jednoczyć, musimy szukać wyjścia. Myślę, że uda nam się w końcu zmienić optykę Francji, Niemiec, zmienić to podejście, że oto wolne usługi, przepływ usług, wolny rynek to dla firm z Zachodu, a jeżeli polscy transportowcy z innych państw znaleźli swoje miejsce i zdominowali ten rynek, to on już dla nich wolny ma nie być. Myślę, że tutaj musimy zmienić optykę. Panie ministrze, to na koniec do pana ministra Adamczyka ostatnie pytanie tej naszej rozmowy. Via Carpatia.
Jak zapowiadałem, tak się stało, tak się wydarzyło. Przedwczoraj podpisaliśmy umowę na odcinek drogi ekspresowej między Kraśnikiem a Lublinem. W drugim kwartale podpisujemy umowę na wykonanie drogi ekspresowej między Sokołowem Małopolskim a Kraśnikiem i to spowoduje, że w 2021 roku pojedziemy drogą ekspresową z Rzeszowa do Lublina. Pozostałe odcinki są w przygotowaniu. 750 kilometrów mamy całego. Zapewnione finansowanie dla tej drogi. A termin? No tak, 2025 liczymy, że uda się go utrzymać. Przypomnę, że dzisiaj jeszcze w lesie, nie wiedzą, którędy pójdzie panie ta droga. Panie redaktorze, przygotowanie dokumentacji technicznej, no to niestety trwa. Zastaliśmy puste teczki dla wielu odcinków Via Carpatii, bo przecież ona nie była popularna w gremiach poprzedniej ekipy rządowej Platformy i PSL. Skoro mówimy o pustych teczkach, to ja powiem, że nasz czas też już się opróżnił, tak, jeżeli tak można o czasie powiedzieć, oczywiście. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, minister Andrzej Adamczyk, dziękuję. Minister Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego. Bardzo dziękuję za udział w tej rozmowie. Była to audycja Debata Jedynki.